No, muszę powiedzieć, że troszkę czasu nam to zajęło. Nie mogę powiedzieć, że ja codziennie siedziałam przy pisaniu czy zbieraniu dokumentów, ale była to taka mozolna praca. Jeździłam po miejscach, gdzie są ślady polskie, do Bellach, do Melchnau, do Zuchwilu. Sprawdzaliśmy wszystkie dokumenty z rzeczywistością i to zajęło dużo czasu. W archiwach mamy bardzo dużo dobrych, wspaniałych dokumentów, które nigdy nie widziały światła dziennego, a młode pokolenie nie zawsze zagląda do archiwów, nie ma na to czasu. Więc postanowiliśmy wydać formę książki, żeby dotarła do najmłodszych czytelników, żeby można ją lekko, szybko przeglądnąć w formie albumowej, zdjęciowej, a jednocześnie dokumentację. No i naturalnie książka będzie w formie elektronicznej, aby dotrzeć do wszystkich, którzy będą chcieli posłuchać jako audiobooku, czy jako wersji w laptopie, czy w komputerze. Ta książka cała jest prawie w mojej głowie. Oczywiście przeglądałam, oczywiście dyskutowaliśmy, naturalnie kłóciliśmy się przy okazji, bo pan Paweł chciał co innego, ja chciałam co innego i jeszcze pani redaktor naczelna również. No ale na tym polega praca nad książką, że to są takie pozytywne wspieranie się wzajemne, a efektem końcowym właśnie jest książka, która została wydrukowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Książka, którą tutaj trzymam przed sobą, jest książką bardzo ważną, bo ona została wydana w języku polskim i w języku niemieckim. Także może dotrzeć do szerokiej rzeszy odbiorców, nie tylko w Szwajcarii, ale również w Niemczech, w Austrii i wszystkich tych, którzy posługują się językiem niemieckim, a nasi rodacy to po prostu tą książkę będą chłonąć, bo już wstępnie czytając, oglądając, wiem, że to jest wydawnictwo szczególne, wydawnictwo, które pokazuje życie Polaków, również żołnierzy internowanych na terenach Szwajcarii. W tym miejscu, podkreślając ważność tego wydawnictwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy ją oddali. To jest Instytutowi Pamięci Narodowej, a także Muzeum Kościuszki w Solurze, w którym się znajdujemy tutaj dzisiaj, gdzie odbyła się promocja tej pięknej, wspaniałej książki. Propozycję o napisaniu książki otrzymałem około 8-9 miesięcy temu. Zaproponował mi to zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej współpracowałem z Muzeum Kościuszki nad wystawą i katalogiem wystawy, więc miałem świadomość tego, jakiego rodzaju dokumentacja będzie w naszej książce opisywana i przyjąłem tą ofertę z wielką radością. Teksty do książki pisały 3 osoby, czyli autorzy. Ja, pani Teresa Ackerman oraz Radosław Pawłowski. Wspierali nas natomiast ludzie, którzy mają duże doświadczenie i wcześniej pisali publikacje z tym związane. Na pewno pan doktor Jan Konopka, recenzentami naszej książki był pan Zbigniew Wawer, pan profesor Zbigniew Wawer, więc wiele osób nas wspierało. Zebranie zdjęć, które pasowałyby do naszej narracji, którą chcieliśmy przedstawić. Wiedzieliśmy, że część zdjęć istnieje, ale w momencie opisywania byliśmy przekonani, że nimi zilustrujemy dany rozdział. Okazywały się te fotografie słabej jakości. Musieliśmy je opracowywać cyfrowo, żeby były edytować, żeby były czytelne, albo pozyskiwać podobne, przedstawiające tę sytuację. Zawsze jak coś piszą jakąś książkę, wiele się uczę. Tutaj dużym doświadczeniem było dla mnie i zaskoczeniem, jak bardzo zakorzeniona jest historia Polski w historii tożsamości Szwajcarii. Jak wielu Polaków uczestniczyło w życiu społecznym tego kraju Helwetów. No, na pewno podchodzę do tego w taki sposób, że było to dla mnie ikoniczne, wręcz miejsce sakralne. Dzisiaj i wczoraj realnie byłem w tych miejscach, które mogłem podziwiać ze zdjęć, z opowieści. Wydaje mi się, że inaczej troszeczkę odbieram niż osoba, która nie była przygotowana te miejsca.
Zaskoczyły mnie na pewno odległości i rozmiary. Na zdjęciach jedne przedmioty wydawały się większe, albo pomieszczenia mniejsze. Często okazało się na odwrót. Wielce szanowni nasi wspaniali goście z Warszawy, przedstawiciele polskiego parlamentu. To jest ponownie taki wspaniały moment, taki wspaniały dzień, gdzie wszyscy spotykamy się nigdzie indziej jak w Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze. Bo to jest, szanowni państwo, takie miejsce, które nas wszystkich krążących przez te 12 miesięcy polskimi drogami tutaj w Szwajcarii, różnymi drogami, podążając różnymi śladami wielu wybitnych Polaków w Szwajcarii, zawsze spotykamy się jednak w Solurze, zawsze spotykamy się w Zugwilu, by oddać hołd naszemu wielkiemu bohaterowi, Tadeuszowi Kościuszce. W tym roku obchodzimy 205. rocznicę śmierci. Wiem, już zostało mi to powiedziane. Wczoraj o godzinie 22 nastąpił ten moment w tym miejscu, więc jeszcze wszyscy czujemy tego ciężkiego ducha odchodzenia naszego bohatera. Odszedł, żeby jednak, szanowni państwo, przybyć do nas ponownie w naszej pamięci i w naszych współczesnych przesłaniach.